Mamy 31 maja 2024 roku. Gabriela Kister, zapraszam na Oaza News. W maju rozpoczęliśmy przygotowania do projektu filmowego o księdzu Blachnickim Droga do źródła. Cześć, ja chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć jeszcze troszeczkę o projekcie Droga do źródła, chociaż już pewnie większość z Was o nim słyszała, bo był chociażby ogłaszany tutaj na kanale filmikiem, w którym mówiliśmy dokładniej, z czym ten projekt się wiąże i jakby co w ramach tego projektu chcemy przedstawić i zaproponować. Jest on też szeroko ogłaszany na wszelkich social mediach, czy to naszej archidiecezji, czy też ogólnie ruchu ogólnopolskiego, więc myślę, że większość miała okazję o tym usłyszeć, stąd nie będę jakoś bardzo mówił, czym ten projekt jest, ale dzisiaj chciałbym bardzo, bardzo, bardzo przypomnieć o tym, że jest to projekt, który chcemy wykonać wspólnie, żeby to było dzieło całego ruchu i żeby to było dzieło po prostu, do którego każdy będzie mógł poczuć, że w jakiś sposób się przyczynił. No oczywiście najprościej jest to zrobić w sposób wsparcia finansowego i jest to też no, ta rzecz, której nam najbardziej potrzeba, bo jakby nie ukrywamy, że żeby to zrobić jakościowo, żeby to wszystko było jak najpiękniejsze i żeby było jak najbogatsze w treści, żebyśmy mogli jak najwięcej miejsc odwiedzić, żebyśmy mogli jak największą ilość ludzi zaprosić do wystąpienia też w ramach tego projektu, no to po prostu potrzebujemy środków, bo bez nich to się niestety nie uda. Więc już bardzo dziękujemy za wsparcie okazane do tej pory. Jak na razie udało się już całkiem przyzwoitą kwotę zebrać, więc jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do tego, że nasz projekt wypali i że będzie można to przeprowadzić tak, jak sobie to wymarzyliśmy i tak, jak to zaplanowaliśmy, że będzie to naprawdę piękne, wspólne dzieło, które jeszcze bardziej przybliży nam księdza Franciszka Blachnickiego i przybliży go nie tylko osobom związanym z ruchem, ale też osobom, które o ruchu do tej pory nie miały okazji usłyszeć, a takie filmy, które będą dość krótkie i przystępne, ale jednocześnie myślę, że bardzo treściwe, mogą być taką zachętą do przybliżenia sobie tej postaci i może się jakoś tą postacią księdza Franciszka zainspirować do tego, żeby stawać się lepszym człowiekiem, a być może dołączyć do ruchu, kto wie. W każdym razie link do zbiórki na pewno będzie w opisie tego filmu, jest też w opisie filmu chociażby Droga do źródła. Ten film też jest na tym kanale, więc też zapraszamy do obejrzenia, jeśli ktoś jeszcze o projekcie nie słyszał. Tam dokładnie jest wytłumaczone, z czym on jest związany. No i jeszcze raz bardzo dziękujemy za okazane już nam wsparcie. Naprawdę każda złotówka się liczy i bardzo dziękujemy za to, że już tyle osób wyraziło chęć do tego, żeby przyczynić się do tego naszego wspólnego dzieła, żeby naprawdę było ono piękne i żeby było ono możliwe do zrealizowania. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. W drugi weekend maja odbyła się ostatnia przed wakacjami Oaza Modlitwy. Od 10 do 12 maja w Sychowie odbyła się Oaza Modlitwy, na której jak zawsze przyjechało dużo uczestników. Mieliśmy wspólną Eucharystię, spotkania w grupach. Tematem OMU tym razem był Kościół Apostolski wraz z świętym Piotrem. No i właśnie te tematy generalnie omawialiśmy w trakcie całych tych dwóch dni. A trzeciego dnia w ramach połączenia z apostolstwem wybraliśmy się właśnie na pielgrzymkę i na obchody Dnia Świętego Wojciecha, o czym więcej ksiądz powie. Tak, najpierw chciałem powiedzieć, że zawsze moim marzeniem było wystąpić w Oaza News, w końcu ono się spełnia. Ponieważ to był temat tej oazy, był apostolstwo, więc uczestnicy mogli poznać bogactwo nauczania Kościoła na temat apostolskości w wykonaniu kilku moderatorów, właśnie dla bogactwa. Każdy dzień był prowadzony przez innego księdza. Mi przyszło być w tym ostatnim dniu z tą wspaniałą oazą na uroczystościach odpustowych ku czci świętego Wojciecha, które obchodziliśmy właśnie tutaj w Gdańsku Świętym Wojciechu, w Sanktuarium Świętego Wojciecha. Tym uroczystością przewodniczył prymas Polski. Było bardzo dużo ludzi z różnych parafii, z różnych wspólnot. Były też osoby z naszej oazy modlitwy, którą prowadziliśmy, prawda? Tak. No i chyba tyle. No i pozdrawiam oczywiście wszystkich. Oczywiście, że pozdrawiam. Zapraszamy na rekolekcję. Od 17 do 19 maja w Kościenku nad Dunajcem odbyła się centralna oaza Matka, gdzie również wybrała się grupa z naszej wspólnoty. Szczęść Boże, przeżywamy zesłanie Ducha Świętego, a więc reprezentacja z naszej archidiecezji przyjechała do Kościenka nad Dunajcem, gdzie od piątku do niedzieli przeżywamy centralną oazę Matkę. 5 osób przyjęło błogosławieństwo animatora, 2 wstąpiły do stowarzyszenia.
i był to bardzo piękny czas, gdzie mogliśmy się jednoczyć na wspólnej modlitwie, na wspólnych nieszporach, na małżeństwie pokutnym, jutrzni, czy w ogóle czuwaniu właśnie zesłania Ducha Świętego. Myślę, że to był bardzo owocny czas, pełen wzruszeń. Też pogoda nam dopisała, jak widać. Rozpoczął się również nowy rok formacyjny i nasza piosenka roku zostanie z nami na trochę dłużej. Tak, powołani do misji. Też myślę, że to hasło dzisiaj bardzo gdzieś tam nam przewodniczyło, jak właśnie mogliśmy odbierać te błogosławieństwo. Bardzo się cieszymy, że już za chwilkę będą rekolekcje wakacyjne i już nie możemy się doczekać. Jesteśmy gotowi. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w majowych wydarzeniach. Zapraszamy do wsparcia tworzonych przez nas projektów, a także do uczestniczenia w czerwcowych wydarzeniach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Oaza News już za miesiąc. Specjalnie dla Państwa, Gabriela Kister. No nie, dobra, to możesz wyciąć w sumie ten fragment. A jakoś tam, jak będziesz chciała, to zrobisz. No. Czekaj, daraj. Nie, no, nie chcę nagrywać od nowa, bo już to trzeci raz chyba nagrywam. A to na pewno jest warte, warte po prostu... A to... A to na pewno może być po prostu... No nie, no co, jak ja mam to powiedzieć? Sorry, Ania, nie wychodzi mi dzisiaj.